Cześć i czołem, Izbo Trzeźwień. Witam serdecznie na podsumowanie roku 2019. Koszulka tutaj nie jest przypadkowa, ponieważ najlepiej zacząć od siebie. Także myślę, że w tym materiale powiem Wam, jaki był ten rok dla Izby Otrzeźwień. Podzielę się też troszeczkę moimi takimi spostrzeżeniami. No i oczywiście opowiem Wam o swoich planach na przyszłość. Mam tutaj w szkle piwko. Szkło w ogóle jest z Czech, od Pawła. Tak wygląda. Nie wiem zupełnie, co to za browar. Jeżeli ktoś wie, śmiało piszcie w komentarzach. A co do piwa, które mam tutaj w tym noniku, jest to oczywiście puszka od Brewery Hills. Wreszcie udało mi się dostać puchę. Jest to APA, czyli Lazy Delight. Co Wam muszę powiedzieć o tym piwie? No cóż, czuć troszeczkę upływ czasu, no bo aromat jest słaby generalnie. Jest mało aromatycznym piwem tutaj. Aczkolwiek nie mogę powiedzieć, że jest zła. Troszeczkę aromat jest już słaby, ale nie jest źle moim zdaniem. Ale nie o tym piwie tutaj mowa, a więc zaczynamy. A jaki był ten rok dla mnie, dla kanału? No muszę powiedzieć, że średni, jeżeli chodzi o mnie. Nie mogę powiedzieć, że zły, bo było dużo dobrych rzeczy w tym roku, dużo dobrych rzeczy się zdarzyło, ale też było sporo i złych rzeczy, no i to też troszeczkę odbiło się na kanale tutaj. Na przykład pytaliście mnie o piwowarstwo domowe, dlaczego go nie było w tym roku. No cóż, po prostu ciężko mi było zaplanować pewne rzeczy, ze względu na takie rzeczy, powiedzmy, rodzinne, osobiste, że tak powiem, nie znałem dnia ani godziny, kiedy coś tam wypadnie, więc też ciężko mi było coś zaplanować na dłuższą metę. No pod koniec roku też troszeczkę po prostu miałem problemy ze zdrowiem, więc też po prostu nie miałem na to siły. Nie chciało mi się o tym myśleć, nie chciało mi się siedzieć przy garach, więc też sobie ten temat odpuściłem, bo po prostu nie miałem siły na to. No ale już w tym roku jest lepiej, także myślę, że będzie trochę tego piwowarstwa domowego. Myślę, że nawet całkiem niedługo planujemy ważyć wheat wine'a z kolegą. I ja tutaj mam też jeszcze w planach uważenie Forest IPA oraz Alba Cerevisiae. Ale to Alba Cerevisiae jest pod takim dużym znakiem zapytania. Może uważę coś innego? No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Na pewno w tym roku też sporo popodróżowałem, jak na mnie przynajmniej. Dwa razy w Warszawie, Chmielaki Krasnostawskie, Lublin, także jak na mnie to jest sporo, więc coś się tutaj w tym kontekście zaczyna ruszać, coś się ruszyło. Popróbowałem dzięki temu sporo piw, których wcześniej nie miałem okazji. I też właśnie spotkałem się z browarami, z którymi nigdy wcześniej nie miałem styczności. Tutaj na przykład piwo Żuka, Dolina Bobru, browar Bury, czy na przykład browar Zaścianki. Jeszcze parę pewnie browarów by się znalazło. No więc można powiedzieć, że jestem bogaty o nowe doświadczenia. Poznałem też wielu ludzi. Także to jak najbardziej są takie pozytywne aspekty tutaj mojej działalności i też w sferze osobistej. Także dużo też ten rok dał mi w kość, dużo też mi dał takich przemyśleń osobistych. Właściwie pozwolił mi na takie osobiste przemyślenia. Trochę rzeczy też się nauczyłem. Myślę, że przede wszystkim złapałem taki większy dystans do siebie, trochę większą wiarę w swoje możliwości i też też większy szacunek do siebie. Przestałem się przejmować niektórymi rzeczami i myślę, że to też jest dobre i to też dobrze rokuje na przyszłość. Trochę rzeczy sobie poukładałem. Paru ludzi też, że tak powiem, pożegnałem ze swojego życia, którzy niekoniecznie na mnie dobrze wpływali i stwierdziłem, że będę się otaczał teraz tylko tymi dobrymi. Także na pewno tutaj dużo, dużo, że tak powiem, pracy nad sobą, takiej wewnętrznej w tym roku było. No i myślę, że to wyjdzie na plus na przyszłość. Także jeżeli chodzi o takie sprawy osobiste, to tyle.
Jeżeli chodzi o kanał, to tak jak już mówiłem, dużo podróży, dużo festiwali, dużo nowych doświadczeń smakowych. Na pewno widać, że to się wszystko jakoś rozwija. Jest nas coraz więcej, przekroczyliśmy 200 subskrypcji. Także no, idzie to do przodu. W pewnym momencie zająłem się trochę bardziej Instagramem niż YouTubem nawet. Tam też już sporo followersów jest, bo ponad 1300. Także kto jeszcze nie obserwuje nas na Instagramie, to zapraszamy. A kto obserwuje, a nie subskrybuje, to też zachęcam tutaj do subskrypcji, żeby to jakoś się wzajemnie łączyło. Także gdzieś ten kanał się rozwija. Miałem oczywiście takie momenty też wątpliwości w tym roku, gdzie myślałem, że no może by już przestać w sumie nagrywać, ale jednak jakoś zawsze odnajdywałem w tym sens i też dzięki właśnie ludziom głównie, dzięki rozmowom z ludźmi. Także myślę, że tutaj dostałem takiego powera i dalej chcę to robić, ale to myślę, że każdy twórca tak ma takie gorsze momenty, że zastanawia się nad sensem dalszej działalności. Także pod koniec roku troszeczkę z Pawłem nakręciliśmy, więc będzie dużo więcej Pawła na kanale. Więc też to myślę jest zmiana. Paweł też tutaj obiecał, że troszeczkę będzie kręcił vlogi z Czech, bardziej takie podróżnicze bym powiedział. Troszeczkę lokali ma odwiedzić i nam o nich opowiedzieć, także myślę, że Was to zainteresuje. No nieźle, chociaż powiem szczerze, no upływ czasu niestety czuć, ale nawet browar pisze, żeby pić świeże. A to już podobno ponad 2 miesiące chyba stało w sklepie, bo nawet tutaj sprzedawca mi mówił. No czuć ten upływ czasu, ale nie jest to zła apa. No dobrze, idąc dalej, może taka moja wypowiedź jest trochę niespójna, bo mówię to w sumie z głowy, nie przygotowywałem żadnego tutaj planu. Na pewno jeszcze z takich rzeczy, które warto wspomnieć, to wreszcie dorobiliśmy się w tym roku swojego logo. To jest bardzo duży plus, na pewno, jeżeli chodzi o kanał. Też mamy już swoje kanałowe gadżety tutaj, także no, są postępy, są inwestycje. Myślę, że też jeszcze jakieś gadżety sobie zamówię. Może będzie jakaś rozdawka dla widzów, zobaczymy jeszcze jak to będzie, bo oczywiście wiecie, many many. Także zobaczymy, to się rozwija troszeczkę, będę też musiał chyba zmienić stronę z gadżetami, z której korzystam, bo widzę, że ta, która była dobra dotychczas, no to niestety, jeżeli chodzi o ceny i jeżeli chodzi o jakość, to się to trochę popsuło. Także jeszcze parę gadżetów jest w planach tutaj. Z takich najważniejszych rzeczy muszę Wam powiedzieć, że wreszcie przekroczyliśmy próg 200 subskrypcji. A także to na pewno jest bardzo duży plus, bardzo dużo to daje. Widzę, że gdzieś idzie to powoli, ale jednak do przodu. Także dzięki wielkie dla wszystkich, którzy z nami są. Mam nadzieję, że też w tym roku będzie jeszcze ciekawiej, będzie dużo ciekawiej niż w roku poprzednim na kanale, więc mam nadzieję, że jeszcze nas tutaj przybędzie, ale o tym powiem później w planach. Rzeczywiście, jeśli chodzi o kanał, to muszę tutaj troszeczkę też w tym roku urozmaicić Wam te filmy, bo ostatnimi czasy rzeczywiście skupiłem się tutaj dużo, dużo na degustacjach. Dużo za dużo nawet, powiem tak. Ale po prostu degustacje, no, najłatwiej się robi, moim zdaniem. Więc też z tych powodów, o których mówiłem, tak to wygląda, a nie inaczej. No, w każdym razie teraz będzie więcej piwowarstwa domowego, będzie więcej ważenia na pewno. Też postaram się jakieś vlogi podróżnicze dla Was zrobić. Może jakaś wizyta w browarze się będzie szykowała, zobaczymy, co przyniesie przyszły rok. Także myślę, że powoli z takich rzeczy, jeżeli chodzi o kanał,
Ale to by było na tyle. Rok zdecydowanie myślę, że mimo wszystko na plus. Może ja osobiście też nie jestem tak zadowolony z tego, co się na kanale pokazywało. Może mogłem zrobić więcej. Może mogło być bardziej różnorodnie niż tylko te degustacje. No aczkolwiek mówię, rok też był specyficzny i dość dla mnie osobiście nieprzyjemny, także no też to miało swój wpływ na kanał. No mam nadzieję, że po prostu w tym roku będzie dużo lepiej, będzie dużo ciekawiej. Postaram się zrobić wszystko, żeby tak było. A więc przechodzimy do planów na rok 2020. Pierwszy z takich planów to jest taki cykl, bo widzę, że filmy z Pawłem Wam się spodobały. Widzę, że dużym zainteresowaniem się to cieszy, więc pomyślałem, że jeżeli będą jakieś takie głośne premiery czy jakieś kontrowersyjne piwa, naprawdę, że moglibyśmy z Pawłem robić podwójne recenzje. Czyli ja zrecenzuję to piwo, potem zrecenzuje je Paweł, oczywiście w miarę możliwości, bo jak wiecie, Paweł jest w Czechach, więc jak przyjedzie albo będę wybierał takie piwa naprawdę warte uwagi w tym momencie, kiedy on tutaj w Polsce gdzieś będzie. Myślę, że to mogłoby być ciekawe, to mogłoby się sprawdzić, dwa spojrzenia na jedno piwo. Myślę, że spojrzenie okiem człowieka, który nie siedzi w krafcie, może być bardzo ciekawe na takie piwo, bo w sumie nie sami Birgicy na świecie żyją, więc myślę, że i takie zdanie jest też ważne, jak powiedzmy to dane piwo przyjmie taki konsument nie siedzący w krawcie. Także taki jest roboczy pomysł na razie pierwszy. Po drugie będzie więcej piwowarstwa domowego. Tak jak już mówiłem, są plany ważenia. Na pewno wheat wine i to myślę, że niedługo, nawet może tak za tydzień, dwa mam nadzieję, że zaczniemy ważyć to piwo. Także no jeszcze w każdym razie w styczniu, najpóźniej na początku lutego planuję uważać pierwsze piwo, oczywiście jakiś materiał będzie. Może live, nie wykluczam, nie obiecuję tutaj, zobaczymy jak to będzie. Także na pewno wheat wine, jeszcze planuję Forest IPA, jak już mówiłem, albo Cerevisię, albo może, nie wiem, jakąś IPę, APę. Coś takiego bym chętnie zrobił. W zimie może uważę Risa, a może jeszcze uważę na wiosnę teraz. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę o swoim Risie właśnie. Nie wiem jeszcze, z jakimi on będzie dodatkami. Nie chciałbym też, żeby to był taki zwykły, klasyczny, nudny Ris, tylko myślę o jakichś dodatkach, żeby do niego dodać, aczkolwiek jeszcze dokładnie nie wiem, co to będzie. Zobaczymy. W każdym razie też planuję troszeczkę w tym roku popodróżować. Przymierzam się, to mówię, bo sami wiecie, jak było w tym roku z moimi planami. Czy to z Gdynią, czy to z lubelskimi targami piwnymi, no słabo to wyszło. Także nie obiecuję, aczkolwiek planuję. Myślę, że chciałbym się wybrać na WFP, edycję wiosenną, w tym roku nadrobić Lublin. Na pewno myślę o Gdyni, aczkolwiek to jest taki plan. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jak będzie z czasem i w ogóle. Może wybiorę się, jeżeli w tym roku będzie festiwal piwa w Radomiu, może bym tam podskoczył, bo jest to dość blisko ode mnie. 60 parę kilometrów, także można się wybrać. No i z takich podróżniczych planów zastanawiam się też nad Rybnikiem, bo otrzymałem zaproszenie. Znaczy nie wiem, czy będzie w tym roku festiwal w Rybniku, bo chyba ten zeszłoroczny festiwal to był taki objazdowy, z tego co kojarzę. Więc jeżeli w tym roku będzie, to może do Rybnika bym się wybrał. Rybnik, może Katowice, no zobaczymy. W każdym razie tam z tamtych okolic mam znajomych i dostałem zaproszenie, więc może gdzieś
na Śląsk pojadę. Czy Wrocław? Nie wiem, ale chciałbym odwiedzić Kraków w tym roku. Nawet z racji tego, że po prostu w Krakowie nie miałem okazji jeszcze być i chciałbym go zwiedzić. Mam tam kolegę, mam gdzie przenocować, także trzeba się w końcu będzie wybrać. A przy okazji, zahaczając o Beer Week, myślę, że jak najbardziej szczytna idea to jest i myślę, że to będzie taki jeden z priorytetów w tym roku. Raczej czerwiec niż jesień, aczkolwiek tak jak mówię, jak się życie potoczy i jak będzie z czasem, to już jest inna rzecz. Także na edycji czerwcowej planuję być na Beer Weeku, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. Także będzie myślę, że sporo live'ów, troszeczkę się to też postaram nadgonić, bo ostatnio live'ów nie było na kanale, a jeszcze szykuje się zagraniczny live, jeszcze mam piwa z Hiszpanii niewypite, także myślę, że coś będzie niedługo. Także myślę, że z takich planów to by było na tyle. Oczywiście jeszcze sporo rzeczy pewnie okaże się w trakcie, sporo pomysłów wpadnie mi do głowy w trakcie roku. Także no cóż, taki był film. Niektórym się pewnie spodoba, niektórym nie. Także co miałem powiedzieć, powiedziałem. Myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę, kto został do końca. No i trzymajcie się, do zobaczenia.